konstruktorzy! Jestem Gianna. Witam w moim ogródku. Dzisiejsze wyzwanie to strzelanie goli z Hot Wheels. Zbudujmy tor! Moje autka zagrają dziś w piłkę. Uda się trafić do bramki? Zobaczcie, jak zbudowałam tor i spróbujcie sami. Okej, gotowi? Budujemy! Po pierwsze zbuduję tor, żeby sprawdzić, które autka trafią do bramki. To gwarantuje dużo możliwości. Ten przyspieszacz pośle auta daleko. Ta rampa wystrzeli je do bramki. Sprawdźmy kilka autek. Gol! Tak! Jaki skok! Niesamowite! Udało się! Świetnie! Brawo! Autka nawbijały dużo goli. Ale jeszcze fajniej byłoby strzelić gola piłką. Czy to podziała? Niezbyt. Jeśli chcę strzelić gola, będę potrzebowała więcej autek. Użyjmy tego. Budujemy! Okej, potrzebuję czegoś, co wesprze zakręt. Dodajmy podparcie. Tego użyłam do budowy toru. Przyspieszacz zwiększy prędkość. A ta rampa wyśle samochody prosto do piłki. Zaczynamy! Muszę posłać całą drużynę autek. Dalej, dalej, dalej! Autkom nie udało się ruszyć piłki. Prawie nie drgnęła. Muszę uderzyć autkami w piłkę z bezpośredniego rozpędu. Mam pomysł. Te tory dadzą piłce trochę rozbiegu. Użyję butelek, żeby podnieść przyspieszacz do poziomu piłki. Autka zyskają większą moc uderzeniową. Spróbujmy. 3, 2, 1, start! Gol, tak! Patrzcie, jak autka lecą prosto na piłkę! Niesamowite! Spróbujmy teraz czegoś trudniejszego. Oddalmy trochę bramkę. Chcę strzelić gola z 3 metrów. Wykorzystam przyspieszacz, ale potrzeba drugiego toru, żeby uderzyć w piłkę. Ten zakręt wyśle autko do celu, a potem tory się zejdą, żeby uderzyć w piłkę. Podwójne tory, podwójna moc! Dobra, zaczynamy! Start! Następny tor! Cóż, prawie się udało. Piłka musi dotrzeć dalej, żeby był gol. Potrzebuję rampy. O tak! Strzelamy! Gol! Wow! Ale fajnie! To się nazywa praca zespołowa. Patrzcie na piłkę. Świetnie! Wow, auta przekopały piłkę przez cały ogród. Zobaczymy, czy damy radę z czymś trudniejszym. Nie ma piłki nożnej bez obrońców. Groźnych.
Obrona to podstawa. Trzeba będzie ich jakoś ominąć. Użyjmy tego do wyminięcia obrony. Podnieśmy tę stronę, żeby piłka zakręciła. Zobaczcie wszystkie rzeczy podpierające ten tor. Potem piłka trafi tu i odbije się od pudełka. Ekstra! Dodajmy więcej torów. Cel jest teraz dalej, więc piłka potrzebuje większej siły. Przyda się kolejny przyspieszacz. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło. 3, 2, 1, start! Wymijanka! A teraz finalny strzał! Gol! Tak! To jeszcze raz! Świetny strzał! Popatrzcie! Co za obrona! Co za strzał! Dalej! Jest! Dziękuję za oglądanie. A jaki tor ty zbudujesz? Masonie Jamesie, to nie jest czas na zabawy w piasku. Tylko sprawdzam tego Wranglera Superlift. Jest świetny! Ale dostałeś go, by wykonać następną misję i by odnaleźć skarb. Racja. Przeczytasz proszę nową wskazówkę? Plaża Copacabana to surfing, piasek i zabawa. Wyznacz cel na wzgórzu, a skarb zostanie zdobyty. Tak. Jesteśmy tam, gdzie trzeba. Plaża Copacabana jest najsłynniejszą plażą Rio de Janeiro w Brazylii. Co znaczy zdanie wyznacz cel na wzgórzu? Może to ma związek z piłką, którą wieziesz na dachu? Wow! Widzisz coś, co mogłoby być celem na wzgórzu? Jeszcze nie. Ta plaża ma ponad 4 kilometry. A wokół jest mnóstwo wzgórz i wzniesień. Mam pewien pomysł. Widzimy się na lądowisku. Wum, wum, wum. Międzynarodowy podróżnik Mason James mknie przez ulicę Rio de Janeiro na lądowisko. Dobrze, że to nie jest czas słynnego karnawału, bo wtedy zamykają prawie wszystkie ulice w mieście. Kayla, gdzie jesteś? Tutaj, na górze! Wskakuj, zobaczymy plażę z lotu ptaka. Świetny pomysł. Lecimy! Rozglądajmy się wszędzie za celem na wzgórzu. Nie widzę nic takiego, ale patrz tam! Ta łódź ma wywieszoną flagę alarmową. Tam dzieje się coś złego. Zaraz zatonie. Trzeba zabrać ludzi w bezpieczne miejsce. Lina ratunkowa powinna pomóc. Ustabilizuj helikopter! O nie! Piłka nożna! Wow! Kapitan łodzi złapał piłkę. Wciągamy go! Mam ich! Wszyscy są już w jeepie! A kapitan podał ważną wskazówkę. Piłka przypomniała mu o wzgórzu Morro de Leme, które wygląda jak bramka. Zobacz! Jest tam! Gdybyśmy ich nie uratowali, nie trafilibyśmy tutaj! Odstawmy rybaków z powrotem na ląd! Ratownicy medyczni sprawdzą, czy nic im się nie stało. Hej, a gdzie jest nasza piłka nożna? Ja ją mam, Masonie! Zabrałam ją, kiedy przejeżdżałeś obok. O nie! To rajdowczyni światowej niesławy, Emerson Felix! Hej, Emerson! Jedziesz w złą stronę! Bo ja zawsze wolę stronę zła! Wow! I auto ma dwa przednie zderzaki! Wracaj tutaj! Poddaj się, Emerson! Nigdy! Ups, wow! To auto
się nie sprawdza na piachu. He, ja od razu dostałem auto z napędem na 4 koła. Dalej, Superlift, jedziemy! Wracaj natychmiast! Muszę dobrze trafić w piłkę, żeby zdobyć bramkę na tym wzgórzu. Brum, brum! Ha, ha! Nikt mnie nie pokona! Moje 2 silniki jadą w 2 kierunkach. Jestem najlepszą bramkarką! Pomóc ci na skrzydle? No jasne! Utknęłam! Bum! I gol! Patrz! Tam na górze! Wybacz, Emerson! Ten dwustronny pojazd wpakował cię w niezłe kłopoty! Nie! Wow! Tu trzeba niskoobrotowej 4-cylindrówki. Prawie na miejscu! Jestem! Kyla, widzimy się w domu! Sprawdźmy, o co chodzi z tym całym skarbem. Mapa Florydy. Żarówka i to czerwone kółko. Ciekawe, co szykuje dla nas tajemnicze pudełko. To będzie coś ważnego. Dlaczego to czerwone kółko jest na japońskim zwoju? Widzę, że czeka nas kolejna misja. I to w pięknej Japonii. Woohoo! Będzie gol! Tak! Woohoo! Tak! Bum! I do bramki! Tak! I piłka wpadła do kanionu. Pojadę tam! Sofia! Nie! Nie możesz jechać tak! Szybko. Ekipo, znalazłam piłkę. Ale nie wjadę pod górę. Bez obaw, zaraz ci pomożemy. Zbudujemy tor, 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 tor. Przyspieszamy. Konstruujemy. Robimy triki. Budujemy tor. Sofia, przecież nie zawsze liczy się prędkość. Użyjemy zakrętów i zbudujemy bezpieczną drogę w dół. Woohoo! Idealnie! Woo! Tadam! Prawda, że gładko poszło? Ale ty też utknęłaś. Wcale nie. Patrz! A! O nie! Musimy jechać szybciej! Dziewczyny, co wy robicie? Tak ogromny kanion wymaga prawdziwych i nadzwyczajnych zdolności kaskaderskich. Patrzcie na to! Wyrzutnia! O nie! Niestety nie udało się. Ale sam przejazd był dobry? Moja mama mówi, nie udało się? Wróć i spróbuj jeszcze raz. Ja użyję wielkich pętli. Brum! Brum! Woohoo! Ekstra! Wow! W ogóle nie słuchacie! Co? Musimy jechać szybciej! Sofia ma rację. Na tak stromym torze grawitacja działa z ogromną siłą przeciwko nam. Czego nam trzeba, żeby ją pokonać? Sofia! Ha? A oczywiście prędkości! No to jedźmy! Wygląda to niebezpiecznie. Ten tor jest ekstra! Bum! Łoś! Epicko! Brawo! Słuchajcie, to może się udać! Brum! I udało się! Łoho! Tak! Muszę ci przyznać, Sofia, że naprawdę dobrze wiesz, kiedy użyć prędkości. Zdaje się, że wynalazłaś nową grę. Szybka piłka! Super! Bum! Tak! Dalej, ekipo! Jeszcze raz?
Witam z wybuchowej strefy. To miejsce kryje w sobie więcej demolki niż dwie poprzednie strefy. Wow! Szykuje się zabawa! Drużyna, która pierwsza zgarnie i przywiezie flagę, zdobędzie łomoto odznakę dla swojej ekipy. Ha? Jaką flagę? Tę flagę! To wszystko? Ta cała strefa niech lepiej uważa, bo zaraz wybuchnę tu ja! Trak, który zdobędzie flagę osobiście, dostanie w nagrodę dwie łomoto odznaki. Ale najpierw zobaczymy, kto ile zdobył odznak. Wyścig jest, widzę, zacięty i każdy może dziś zwyciężyć. To jest to! Jeżeli chcę postawić koło na tym pucharze mistrza wielkiego zniszczenia, to muszę zgarnąć tę flagę bez względu na wszystko! A przed państwem nasze dwie drużyny! Czerwoni! Race Ace! Demo Derby, Bone Shaker oraz Tiger Shark kontra niebiescy! Megarex, Bigfoot, Five Alarm i Gangster! Mamy to już wygrane, niebiescy! Miażdżyć i farczeć! No to powodzenia! Gotowi? Uwaga! Start! Megarex, zaraz cię odeślę do epoki kamienia łupanego! Zjedź mi z drogi! Ale jazda! Szybko, jedź! Mocno, co? No i mamy kamień łupany. Nie jest źle. O, tak! Jazda! O! Tak jest! Przygotowałem
nam się do zgarnięcia flagi całe lato. No jasne, że musisz być szybki, ale musisz być także gotowy na każde wyzwanie. Tak jest! Ej, mistrzu! Łap ode mnie trochę mocy! Dzięki, Bone Shaker! Jedź! Zgarnij flagę! Pobujaj się trochę, ja ogarnę nam odznaki. Ej, tu z góry widać mój garaż. Jeśli myślą, że kilka pułapek dymnych jest w stanie mnie powstrzymać, muszą wymyślić coś lepszego. Bierzmy się do roboty! Ej, Tiger Shark! Pomóg! Co tak? Pułapka dymna! To taki mój dymny żart! Dalej uważam, że był bardzo śmieszny. I masz rację, przyjacielu. Przyznaję Mega Rexowi odznakę puenty dnia. Ciebie! Tak to się robi! To ty skąd się tu wzięłaś? Ha, to ty nie wiesz, że ja jestem zdolna do wszystkiego? Zdolna do wszystkiego, tak? Jazda! Dalej! Hej, widzę już flagę. Jadę całkiem sam i myślę, jest moja. Czy coś może pójść nie tak? Wtedy przypominam sobie, że w mojej drużynie jest gangster. Już po tobie! Gangster! Jesteśmy w jednej drużynie! Starki! Jedź już po tę flagę! No, tak! Jazdeczka! Dzięki za przejazd! Ej! Jest! Tiger Shark, jesteś wielki! Ej, a gdzie jest Race Ace? Ej, zobacz! Wygraliśmy! O, no nie! Moje gratulacje. Uwaga, Monster Trucki! Przegrywaliście obóz Crunch! Z trudem, ale popatrzmy na wyniki. Oto i one. I nasi pretendenci do zdobycia Pucharu Mistrza Wielkiego Zniszczenia. Race Ace, Demo Derby, Bone Shaker i Tiger Shark. Yeah! Tyle.
tylko jeden obrót kołem dzieli was od Pucharu Mistrza!